Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 49 lat temu amerykańskie stowarzyszenie psychiatrów stwierdziło, że homoseksualizm to nie jest choroba psychiczna. Także 1973 rok, 11 fachowców, lekarzy, cała ta rada zdecydowała, że homoseksualizm to nie jest choroba psychiczna. Chyba 6 z nich to było homoseksualistami, tak na marginesie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze czeka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń, dzyń. O codziennych powiadomieniach, o filmikach, bardzo często zdemonetyzowanych. No dlaczego to jest ważne? 1973 rok, 49 lat temu. 49 lat temu psychiatrzy powiedzieli, to nie jest choroba psychiczna, to jest normalne. No i teraz 2022 rok, okazuje się, że teraz nie psychiatrzy mówią, ale pediatrzy. Pediatrzy, czyli lekarze dziecięcy, oni mówią, że chłopcy mogą sobie obciąć członka, czyli powinna być kastracja jąder i amputacja członka i że to wszystko jest normalne. Także wszyscy ci, którzy klaskali, mówili, że to idzie w dobrym kierunku. No wszyscy inni, którzy mówili, że jednak ta równa pochyła doprowadza do czegoś, to co doprowadza. W Ameryce teraz jest 9% dzieci deklaruje się, że jest przeciwnej płci, że utożsamia się jako dziewczynki. No i to 90% w sumie to są chłopcy. To są chłopcy, gdy zawsze był problem z homoseksualistami, nie było takich dużych problemów z lesbijkami. Zawsze to jednak mężczyźni, chłopcy, rodzaj męski, no w zasadzie przeważał w tym wszystkim i 9% się deklaruje teraz, że jest społeczeństwa. 9% się deklaruje, że jest przejściową płcią i nie utożsamia się z tym, że ma genitalia, jakie ma. Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów, no to gazeta miesięcznik pediatra, no opublikował dane, nie dane, tylko badania Jacka Turbana, no ale to jest wszystko no źle wyliczone. No ciekawe jest, że 67 tysięcy należy do tych amerykańskiego stowarzyszenia pediatrów i z tych 67 tysięcy, no tam było wysłane były takie plebisy, czy takie pytania, żeby wszyscy ci członkowie wyrazili się na temat właśnie tego transgenderyzmu, że no jest duży sceptycyzm. Jest duży sceptycyzm. Amerykańscy lekarze nie wierzą za bardzo w to, że to jest prawda. No w Anglii w ogóle skasowali służbę rozwoju transgenderyzmu. Cały był potężny ośrodek tam gdzie następowały te amputacje i kastracje. W Szwecji to odeszli od tej wariacji, z Finlandii odeszli. Także amerykańskie stowarzyszenie pediatrów kompletnie pomija te światowe podejście, te światowe odkrycia, te światowe badania, wszystko to, co się dzieje. No zamknięcie w Anglii, no to byłoby bardzo, bardzo poważna sprawa, dlatego, że tam w zasadzie bardzo dużo w tych klinikach, no to napędzają tych młodych chłopców, żeby się samookaleczyli na koszt państwa, na koszt podatników. Wszystkie medyczne stowarzyszenia we Francji, w Belgii czy w Australii, no to krzyczą na alarm, trąbią na alarm, także w Ameryce. W Ameryce jest największy ten komunizm, osiągnął te nieprawdopodobne
nieprawdopodobny poziom. Na te 67 tysięcy tych pediatrów, no to tylko 57 członków popierało to wszystko, czyli to w zasadzie kropla w morzu. Na następny rok tylko 53 popierało to, no ale pomimo wszystko cały ten zarząd tej zawodowej, można powiedzieć, medycznej żurnala, miesięcznika, powiedział, że jednak jest bardzo dużo poparcie. No i pcha to wszystko w tym kierunku. Ciekawe jest to, że tam bardzo dużo było pomyłek. Było pomyłek, bo tam nie wiadomo, kiedy deklarują się, kiedy młodzi ludzie się deklarują, to nie wiadomo, czy się deklarują jako płeć, którą posiadają w majtkach, czy płeć, którą sobie wyobrażają, że mają. Teraz, no o co to chodzi? Chodzi o to, że Jack Turban w sumie mówi, że republikanie, konserwatyści mówią, że to jest zaraźliwe, że po prostu grupy dzieci młodzieżowej to się rozprzestrzenia, jak zakażenie przez odwiedzanie tych platform społecznościowych, te społeczne zarażenia. No to jest fenomen w sumie, który większość ludzi widzi, no ale fachowcy właśnie, ci dużo tych zboczonych, dużo tych homoseksualnych lekarzy chce powiedzieć, że nie, że to wszystko jest bazowane na nauce. Żadnych tych badań, które Jack Turban robił, no w zasadzie one nie są sprawdzane i tak jak na przykładzie tego magazynu pediatra, no to wszystko jest ustawiane. To jest jedna wielka ustawka. To, że deklaracje, czy są chłopcami, czy dziewczynkami, to też jest jeden wielki bałagan. W sumie CDC, to też jest ten centrum do chorób zakaźnych. Przyznali się teraz, że po 2 latach spieprzyli kompletnie panikę 19, że to było wszystko niepotrzebne, że to było wszystko jeden idiotyzm. Każdy normalny człowiek 2 lata temu wiedział, że podejście te państwowe komunistów do całej tej sprawy pandemii, no to przez ostatnie 1000 lat nikt tak nie reagował. No i zniszczyli cały świat, można, szczególnie Amerykę. No ale CDC też bada to wszystko, no ale to wszystko też jest pomieszane. Oni sami nie wiedzą, kto jest kto się deklarował i kto będzie miał jakąś tam płeć. W tych ostatnich studiach, no to on właśnie twierdził, że płeć, czy tam seks, ci ludzie, którzy odpowiadali, różnie sami interpretowali. No i dlatego były te pomyłki. Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów przez lata dawało poparcie dla Turbana jako platformy, pomimo wszystko, że dużo innych pediatrów stało w opozycji, stało w przeciwieństwie do tego, co on tłumaczy. No największa sprawa to jest to, że argument jest taki, że ci młodzi ludzie, jeżeli myślą, że są dziewczynkami, no to mają tendencje samobójcze. No i ci dużo pediatrów to mówi, jak obetniemy członka i wykastrujemy jajka i damy lekarstwa, które w zasadzie wypalą te wszystkie męskie. No bo tam chodzi o to, żeby zabić ten testosteron, tak? Te lekarstwa, które są dawane na wypalenie tej męskości w tych młodych chłopcach, no to jest to, co tam w latach 60., 50., 60. dawano zboczeńcom, ten cały zboczeńcy, gwałciciele, kiedy społeczeństwo nie chciało ich wieszać, powiedzmy, no to te chemikalia, ta medycyna, no to była im dawana, żeby po prostu wypalić ten testosteron, żeby nie mieli popędu płciowego. No i to jest
też właśnie używane dla tych młodych chłopców, którzy myślą, że są dziewczynkami. No później tam są te idiotyczne próby zrobienia pochwy kobiecej, są różne próby dosztukowania piersi i tak dalej, no ale to już jest następna ten stopień tego, co bardzo dużo lekarzy popiera. No i właśnie konserwatyści, republikanie chcą tego zabronić. No i tak jak wspominałem, w krajach europejskich to ludzie po prostu, fachowcy sprzeciwiają temu. No w Ameryce jednak komuniści na razie jeszcze zwyciężają. No jeden z tych artykułów czy te badania tego Jacka Turbana, to w tym magazynie Pediatra, no to był określony jako artykuł roku. Artykuł roku, no i ludzie jak się zapytali tych wydawców magazynu Pediatra, jakiś tam artykuł może być artykułem roku, no to oni powiedzieli, że to wszystko było bazowane na liczbie odwiedzin strony, no i oraz było to, ile razy ludzie sobie załadowali na własne komputery ten artykuł. No, jeżeli się coś takiego posłucha, no to po prostu nie wiadomo, czy to płakać, czy się śmiać. No ale to jest to, jak artykuł roku się robi. Także, że jeżeli jest kontrowersyjny, nie ma nic wspólnego z jakąś rzeczywistością, nie ma nic wspólnego z tym, co ludzie w tej dziedzinie, lekarze, fachowcy w tej dziedzinie mówią. No i to w ten sposób w amerykańskim, poważnym magazynie, najbardziej popularny, było zagłosowane przez to, że ludzie po prostu to ładowali. No to jest bardzo niepokojące. To jest niepokojące, że Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów jest w stanie sprzedawać takie taczki tego gnoju w ramach udawania, że to jest fachowa wiedza. W ramach udawania tego, że to jest normalne. Takie rzeczy w sumie nie powinny być publikowane, no bo to jest obrażające nie tylko dla kto czyta ten magazyn. No z reguły to czytają fachowcy, lekarze medycyny, lekarze pediatrzy. No i część nawet tych mądrych ludzi, którzy kończy studia, i na 99% oni nie zdają sobie sprawy, dlaczego ten artykuł o tym transgenderyzmie jest najbardziej popularny. To jest polityczna, komunistyczna zagrywka. No i strasznie niebezpieczna dla młodych ludzi. To jest ci nastolatkowie, którzy mają tą euforię płciową, no to zawsze, bardzo często to było, no ale teraz bardziej jest dopalane przez wszystkich tych ludzi nieheteroseksualnych, którzy pchają to, ale cena będzie straszna. Cena będzie dla nich straszna. Oni po prostu bardzo będą żałowali i są popychani w bardzo złym kierunku. No w sumie Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów, no to oni usztywnili to wszystko. Usztywnili, zablokowali, zakazali jakiejkolwiek dyskusji. Nie ma żadnej dyskusji, co jest najlepsze, jak traktować, czy jak leczyć, co robić z tymi młodymi ludźmi, kiedy oni mają jakiś taki duży stres i nie za bardzo wiedzą, co się dzieje. Także nie ma jakiejś takiej krytycznej czy jakiejś wspólnego dialogu. Ludzie, po prostu lewactwo mówi, że trzeba obcinać, amputować i nie ma słuchania, nie ma konferencji, nie ma jakichś tam
rozmów, te wszystkie rezolucje, tak jak powiedziałem, 67 tysięcy, 66 tysięcy 900 jest przeciwko, 50 jest za, no i partia mówi, że obcinać i amputować, no i partia obcina i amputuje. Także Ameryka jest na razie za daleko w stosunku do Europy pod tym zrozumieniem. No jak długo to potrwa, no to trudno powiedzieć. Ta polityka wykorzystywania tych biednych ludzi. No kiedyś to był proletariat, kiedyś to komuniści walczyli, używali robotników i chłopów, no teraz komuniści używają czarnoskórych, nielegalnych emigrantów, no i homoseksualistów i transwestytów. To jest to, co dzisiaj komuniści osiągają, żeby dochodzić do władzy. No dochodzą do koryta, ale robią dużą szkodę dla wszystkich tych biednych, młodych chłopców, którzy w zasadzie po amputacji, po kastracji, no oni już nigdy nie będą mogli wrócić do tego. Taka rzecz jest nieodwracalna i w sumie zniechęcenie po tej decyzji jest no chyba więcej niż 60% po kilku czy kilkunastu latach dochodzi do wniosku, że dali się wprowadzić w maliny. No i dają się wprowadzić w maliny, a ludzie klaszczą. I to jest straszne. To jest straszne, że te instytucje, że Centrum Chorób Zakaźnych i jest w stanie coś takiego robić, że Amerykańskie Stowarzyszenie Pediatrów jest w stanie to zrobić, że 49 lat temu Amerykańskie Stowarzyszenie Psychiatrów złożone przez homoseksualistów doszło do tego. Równia jest pochyła, no idzie do dołu, no ale można powiedzieć, że wahadło też zostało przepchane tak strasznie w lewo, że będzie wracało z powrotem w prawo. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, głosujcie, no głosujcie na normalnych. Głosujcie na tych, którzy nie wierzą, że 9% młodych ludzi w Ameryce utożsamia się jako transwestyci. No to jest po prostu statystycznie niemożliwe. To jest po prostu ten dobrobyt, który w dobrobycie to zawsze ludziom od lala. Zdrowia dla normalnych.